Witam serdecznie, mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, między innymi z ekonometrii. I tutaj, jak widzicie, mamy element, chcę Wam przedstawić specyfikacji, dokładniej ustalenia, jaki tutaj konkretnie mamy rodzaj trendu w przypadku analizowanego szeregu czasowego. Gdy wygenerujemy wykres, to widać tutaj ewidentnie, że te wartości z biegiem kolejnych lat, bo mamy dane, widać, najpewniej będą kwartalne, mamy tendencję wzrostową, może to tak ładnie nazwać, ale pytanie jest, czy mamy tu raczej trend liniowy, kwadratowy, sześcienny, jakiego po prostu stopnia mamy tutaj tendencję czasową, bo że ona występuje, to jest ewidentne. Ewentualnie można zauważyć jakieś tam wahania sezonowe, ale widać, że z biegiem czasu ten szereg się całkowicie wygładza. I na tym przykładzie chcę Wam pokazać, że jaki mamy trend, łatwo jest ustalić, budując po prostu model trendu, testując empirycznie wyniki takiego modelowania. I teraz tak, jeżeli założymy, że możemy brać pod uwagę zarówno trend liniowy, który ma taką a następującą postać, że mamy zmienną czasową T, time, która przyjmuje wartości od 1, 2 w górę aż do ostatniej liczby obserwacji, czyli liczby całkowite od jedynki w górę. Mamy też trend kwadratowy. Dlaczego kwadratowy? No bo zmienna T występuje zarówno do pierwszej potęgi, ale w najwyższej potędze do drugiej potęgi, czyli jest kwadratowa. I tutaj mamy trend stopnia trzeciego, czyli my powiemy inaczej trend sześcienny. I teraz, żeby ustalić, czy lepszy byłby trend liniowy, kwadratowy, a może sześcienny, czyli do trzeciej potęgi stopnia trzeciego, my musimy po prostu wykonać te modele. I teraz tak, jak wykonać modele ekonometryczne w programie Gretl, na pewno możecie znaleźć na moich filmach. I teraz pokazując typowo już wydruk budowy modelu trendu liniowego, możemy zauważyć, że zmienna time posiada tutaj oszacowanie z tymi trzema gwiazdkami, czyli na pewno jest zmienna czasowa time istotna nawet na poziomie 1%. Jeżeli zakładamy nawet poziom istotności 5%, to na pewno jest to istotne. A więc na pewno występuje trend liniowy, a współczynnik determinacji R kwadrat wynosi 78,6199%. Jest to bardzo wysoki, już w miarę taki satysfakcjonujący wynik, ale pytanie, co jeśli jednak byłby trend kwadratowy? Czy nasze wyniki byłyby lepsze? Oczywiście, jak wiadomo, Gretl oznacza za pomocą gwiazdek i brak gwiazdek to, że mamy zmienne nieistotne. To, że tutaj konstans jest istotny, to wcale nie biorę pod uwagę. Teraz, jeżeli w tym momencie wykonamy model trendu kwadratowego, czyli wstawimy do zmiennej time, również time do kwadratu, to widzimy, że nieważne, że tutaj jest istotne są te trzy gwiazdki przy time, ale przy time do kwadratu mamy dwie gwiazdki, czyli że wartość P jest na pewno do 5%, czyli jest ok, czyli na pewno występuje trend kwadratowy w sposobie kształtowania się tego analizowanego wzrokowo szeregu. Ja też bym tak sugerowała, że kwadratowy, bo na pewno no liniowy to tak, ale widzimy, że współczynnik determinacji wskoczył już na ponad 80%, czyli ciut lepiej niż w przypadku trendu liniowego. Ale pytanie, czy jest to najlepszy stopień trendu? No ja bym powiedziała, że jest ciut lepiej, ale teraz bym zatrzymała się i ja osobiście bym wykonała test, powiedzmy test F na istotny spadek wariancji przy przejściu z trendu liniowego na kwadratowy. Ale jeżeli my tego akurat na uczelni nie wykonujemy, bo nie każdy wykładowca to chce przedstawiać i w ogóle wymaga, no to idziemy ciut dalej i wykonujemy model trendu z trendem sześciennym, czyli zarówno time kwadrat i time do trzeciej wstawiamy do modelu i widać, że przy zmiennej time mamy aż trzy gwiazdki. Oznacza to tyle, że trend sześcienny jest w modelu istotny. To, że tutaj są trzy gwiazdki, to, że tu są też trzy gwiazdki, nie jest istotne. Najważniejsze jest to, że przy tajmie do trzeciej potęgi mamy
trzy gwiazdki, czyli zmienna tego trendu sześciennego, najwyższy stopień trendu, wykazuje istotne oszacowanie i, co bardzo ważne, współczynnik determinacji R kwadrat wskoczył nam na bardzo wysoki, już satysfakcjonujący poziom, około 95%. A więc taki współczynnik determinacji jest dużą wskazówką, że jednak w sposobie kształtowania się tego szeregu, który tu akurat mamy, mamy na pewno najlepiej uwzględniać trend stopnia trzeciego. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Jeżeli potrzebujecie, zapoznajcie się z pozostałymi moimi filmami. Udostępniam je na konkretnych playlistach. Korzystajcie z całej tej wiedzy. Subskrybujcie mój kanał i rozwiązujcie jak najwięcej zadań. Zaglądajcie na pozostałe moje filmy, nie tylko z Gretla, czy z ekonometrii, czy z innych przedmiotów, bo staram się w miarę możliwości rozszerzać tą bazę. Pozdrawiam, powodzenia.